Zapraszam Was do obejrzenia naszego przejazdu w klasie CC3, czyli indywidualnym przejściu młodych jeźdźców na zawodach ogólnopolskich w Poczerminie. Jasna linia środkową galopem, galop w miarę zebrany, ale zatrzymaniem było takie dosyć mocno wbite w ziemię, ale dosyć równy. Troszeczkę odstawił się prawym zadem, ale było ok. No i ruszenie było takie, jak niestety Pascal zazwyczaj robi, czyli takie pół fuli galopu i dopiero potem kłus. Sporo nad tym pracujemy, no ale niestety nie zawsze wychodzi. Łopatka. Jestem bardzo zadowolona z tego, że w tym przejeździe Pascal szedł naprawdę rytmicznie i sprężyście, także w elementach. Widać energię. Nie widać tego, że trochę musiałam go mocno motywować do tego, żeby szedł do przodu. Taki był momentami troszeczkę przytkany. No ale efekt był zadowalający i jadąc czułam, że ten efekt jest zadowalający. Bardzo skupiłam się na tym, żeby w ciągach utrzymać zgięcie, bo niestety często problem jest taki, że Pascal mi się wprostuje w ciągach, a ja nic z tym nie robię. To jest w ogóle trudna sekwencja elementów. Ciąg do połowy ściany, wolta 8 metrów i od razu kłus pośredni, wolta była za duża. I kłus pośredni był taki średni, ale skrócenie było w porządku. Tutaj zważywszy na to, że zawody ogólnopolskie mogłam jechać z batem, więc troszeczkę mu się przypomniałam tam. No i zatrzymanie wreszcie było równe i ładne. Cofanie też było w porządku, mogło być troszeczkę bardziej energiczne, ale było równe, nie było wbite w moją rękę. No i kłus wyciągnięty do połowy, kłus wyciągnięty był w porządku. Tutaj troszeczkę Pascal zaczął mi zdychać, więc widzicie, że użyłam mocniej łydki trochę w tym momencie. No ale jakby zareagował na nią bardzo ładnie i bardzo pilnowałam tego, żeby na tym czworoboku pokazywać skrócenia po chodach pośrednich i wyciągniętych. I rzeczywiście odbiło się to w ocenach i widać, że jakoś to zadziałało. Tutaj w tą stronę ciąg był jeszcze lepszy, nie było widać z tej perspektywy, od tej strony, której było nagrane, nie było widać, ale zgięcie było ładne. No i ten kłus pośredni był, no jak na kłus pośredni, powiedzmy, w porządku. Tutaj widzicie, że w różnych momentach właśnie, w których wymagam Pascala więcej skrócenia, no tutaj troszeczkę chciał mi się wcześniej bić wstęp, więc musiałam zadziałać mocniej. Pascal macha ogonem. No Pascal macha ogonem, ponieważ to są momenty, w których ja muszę od niego wymagać trochę więcej i na pewno nie jest mu w tym momencie bardzo wygodnie. Ale no, do tego mamy treningi, żeby pracować nad tymi różnymi rzeczami, nad poprawną pracą w zebraniu, a na czworoboku trzeba jednak po prostu momentami pojechać mocniej. Może bardziej stanowczo, może bardziej konsekwentnie. Wstęp wyciągnięty był w porządku, mógł być bardziej obszerny. W wstępie zebranym zadowolona jestem z tego, że nie usztywnił mi się w łopatkach, nie szedł takim wstępem hiszpańskim, jak on czasami potrafi. No i tutaj, zważywszy na to, że ostatnio mieliśmy trochę problemów w galopie, no to w tym galopie musiałam się bardzo postarać. No i rzeczywiście przyniosło to skutek. No tutaj ta zmiana, jak zwykle przy tym elemencie, była fulę wcześniej, niż ja go o tą zmianę poprosiłam. Pierwszy ciąg był dobry, ten ciąg był rozpoczęty zadem, czyli zad był bliżej linii środkowej niż łopatki i nie było zgięcia, jak zwykle, w ciągu w prawo. No i zmiany. Niestety no Pascal ma ten galop taki czasami przyblokowany trochę. To jest trochę kwestia budowy, trochę kwestia jakichś ograniczeń w ciele, więc te zmiany są trochę skoczone, no ale są wyjątkowo, jak na czworobok, tutaj były obszerne i były wyjątkowo takie regularne. Nie były bardzo właśnie skoczone, tylko bardziej po prostu obszerne i do przodu. No i pół piruety w galopie. Tutaj mamy za zadanie zrobić pół piruet w X. No i jestem mega dumna z Pascala za to, że te pół piruety nastąpiły. Ja obiecałam mojej pani trener, której ze mną na rozprężeniu nie było tym razem, że rozprężę go z dużą ilością właśnie jazdy w zgięciu na ścianach i dojadę do właśnie tego pół piruetu, utrzymując zgięcie, i przez cały pół piruet utrzymam zgięcie. No i rzeczywiście po raz pierwszy mi się to udało. No i dzięki temu tutaj ten galop wyszedł taki, jaki był. No tutaj trochę za niego ten galop pojechałam, no ale czułam, że zaczyna mi się trochę rozpadać i trochę rozciągać, więc musiałam go troszeczkę pozbierać w całość z powrotem. No i jestem bardzo, bardzo dumna z tych pół piruetów. Wreszcie wyszły i wreszcie pokazałam, że Pasio może je zrobić. No tutaj zmiany co trzy.
Te pierwsze 3 zmiany były proste. Tutaj po tej zmianie, widzicie, nie przypilnowałam łopatek i Pascal trochę mi spłynął na lewo, jak to często się zdarza. Ale ogólnie zmiany były dosyć proste, bezbłędne. No i Pascal naprawdę przyswoicie galopował na tym czworoboku jak na siebie. I tutaj w tym galopie już się trochę przytkał. To miał być galop wyciągnięty, no i taki właściwie go nie było, ale już wolałam po prostu pojechać ten galop równo, niż gdzieś tam zadziałać mocniej, żeby on nie podskoczył czy coś. Wolałam pojechać tak i zrobić ładne skrócenie i ładną zmianę, niż nie wiadomo jak go pchać. No i zatrzymanie było lepsze i równe i koniec. Jestem naprawdę, muszę wam powiedzieć, bardzo, bardzo zadowolona z tego przejazdu.